nowa instalacja oczyszczania odpadów w Suwałkach. Uwaga! Poszło! Inauguracja eksploatacji nowej instalacji oczyszczania odpadów odbyła się w Suwałkach. Warta 33 miliony linia znacząco poprawi warunki pracy osób, które do tej pory wykonywały swoje obowiązki w bardzo trudnych warunkach. Ale to nie jedyny walor nowej instalacji. Precyzyjna segregacja oparta o optyczne separatory zbliży suwalskie PGO do osiągnięcia bardzo wysokiej poprzeczki. Ograniczenie odpadów składowanych do zaledwie 10% przyjmowanej ich masy. Jednym z gości lokalnej spółki zajmującej się gospodarowaniem odpadami był radny Sejmiku Wojewódzkiego Paweł Wnukowski, który w samorządzie przewodniczy Komisji Rozwoju, Gospodarki, Infrastruktury i Promocji. Jako samorząd województwa podlaskiego oczywiście bardzo się cieszymy z każdej inwestycji, która powstaje tutaj w Suwałkach, w powiecie suwalskim, bo na tym nam zależy, żeby właśnie województwo podlaskie rozwijało się jak najszybciej. Jako przewodniczący komisji też właśnie w trudnej w tej nazwie, bo sam miałem, powiem szczerze, na początku problemy i też o niej zapominałem. Więc przewodniczący Komisji Rozwoju, Gospodarki, Infrastruktury i Promocji Sejmiku Województwa Podlaskiego zawsze też staram się na wszystkich posiedzeniach tej komisji dopilnować, żeby właśnie tutaj na tą ziemię tych środków z samorządu województwa podlaskiego spływało jak najwięcej. Suwalszczyzna jest subregionem różniącym się od pozostałej części województwa podlaskiego, bogatszym o niezwykłe walory krajobrazowe, ale też znacząco zasobniejszym w naturalne zbiorniki wodne, liczne polodowcowe jeziora. Zachowanie czystości środowiska naturalnego ma tutaj szczególne znaczenie, zatem również szczególnie dbać należy na tym obszarze o jakość naturalnego środowiska. Ograniczanie składowania odpadów i maksymalizacja odzysku surowców wtórnych to nie tylko wymóg unijnych regulacji prawnych, ale też wyraz szczególnej dbałości o tutejszą przyrodę. To zadanie spoczywa na barkach suwalskiego samorządu i tutejszej spółki komunalnej zajmującej się odpadami komunalnymi nie tylko z miasta, ale i subregionu. Na ręce prezydenta miasta i prezesa PGO gratulacje skierował marszałek województwa podlaskiego. Serdecznie gratuluję zakończenia ważnej dla miasta Suwałki inwestycji ekologicznej. Budowa instalacji do oczyszczania selektywnie zbieranych frakcji odpadów komunalnych na terenie zakładu utylizacji odpadów komunalnych Suwałka w znaczącym stopniu przyczyni się do poprawy sytuacji w zakresie ochrony środowiska w Państwa mieście. Cieszę się, że środki na realizację tego przedsięwzięcia pochodziły z Krajowego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020. To doskonały przykład umiejętnego korzystania przez władze Suwałk z wielu dostępnych form wsparcia na skuteczną realizację Państwa samorządowej misji. Życzę, aby otwierana dzisiaj w Suwałkach instalacja ekologiczna przyniosła wymierne korzyści miastu i jego mieszkańcom. Jak podkreślił Paweł Wnukowski, właściwie rozumiana i wykonywana misja dbania o środowisko warunkuje nie tylko komfort życia i zdrowia dla obecnych mieszkańców subregionu. Ale też i dla przyszłych pokoleń bardzo istotna misja dbania właśnie o ochronę środowiska, o to, żeby przyszłe pokolenia też żyły bezpiecznie w fajnej, zielonej, ekologicznej planecie. Suwałki. Powstanie lokalny punkt informacyjny o funduszach europejskich. W Suwałkach powstanie jedyny w województwie lokalny punkt informacyjny funduszy europejskich. Podczas ostatniej sesji Sejmiku Województwa Podlaskiego zapadła decyzja o możliwości udzielenia z budżetu województwa dotacji na prowadzenie takiego podmiotu. Według przyjętego regulaminu lokalny punkt będzie służył informacją dla potencjalnych beneficjentów z terenu powiatów Sokulskiego, Augustowskiego, Grajewskiego, Suwalskiego, Sejnyńskiego oraz miasta Suwałki. Już niebawem zostanie ogłoszony konkurs na wyłonienie podmiotu mającego świadczyć usługi w tym zakresie. Okres realizacji zadań przewidziano na tę chwilę na okres od 1 stycznia 2024 roku do końca grudnia 2025 roku.